Interesuję się także rozwojem przedsiębiorczości. Jeśli chodzi o Rocktesta, to zajmuję się budowaniem rozwiązań dla biznesu i dzisiaj opowiem o tym, jak efektywnie zrobić migrację z dużego portalu, z Drupala do Rocktesta. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Temat migracji ogólnie rzecz biorąc jest bardzo duży. W tle jeszcze troszeczkę powiem o czymś, co można by nazwać zmianą kontekstu czy konceptu pomysłu strony z Web 2.0 na Web 3.0. Także case będzie dość obszerny i tak w 30 minutach postaram się przedstawić Wam takie najbardziej interesujące moim zdaniem dla Was informacje. Dlatego jeżeli ktoś będzie zainteresowany jeszcze jakimiś dodatkowymi informacjami, szczegółami, które tutaj będą troszeczkę w tle mówione, to zachęcam Was do kontaktu. Ja się nazywam Dawid Dziurczyński na Face, LinkedInie czy tam Google. Myślę, że w miarę łatwo mnie znajdziecie. Przejdźmy do migracji. Migracja będzie opisywała zmiany, jakie wprowadzono na 14-letnim portalu w branży muzycznej. Jest to typowy Web 2.0, gdzie użytkownicy sami tworzą treści na poziomie 25 tysięcy kont użytkowników było zmigrowanych, około 500 000 różnego rodzaju tekstów. I większość z tych tekstów miał jakiś rodzaj załącznika. Później będę na mnie jeszcze nazywał to, czy tam używał sformułowania zdjęcia, bo 98% tych załączników to były zdjęcia. Natomiast jeszcze z takich istotnych informacji to był tam zainstalowany moduł CCK. Jest to moduł, który każdy typ treści przechowuje w osobnych tabelach w MySQL-u. Dlaczego akurat myśmy w tym wypadku migrowali? Przede wszystkim silnik Drupala 6 powstał dawno temu. Technologia poszła już sporo naprzód. Wymagania, jeżeli chodzi o użytkowników, też już poszły sporo naprzód. Tak w skrócie, no, wsparcie dla tapatarka kiepsko jest z tym. Wsparcie dla jakichś rozwiązań typu Redis też jest kiepsko. Obsługa multimediów, nawet i embedowania też troszeczkę zostaje w tyle za WordPressem. I z takich jeszcze ważniejszych informacji, to portal w ostatniej dekadzie przechodził kilka takich dość dużych aktualizacji. Przechodził coś, aktualizację z forum typu BB/Czemu na Drupala 5, to na Drupala 6, a potem na PressFlowa. To były raczej aktualizacje, ponieważ po tym wszystkim jest strasznie dużo naleciałości, bardzo dużo pozostałości w bazie danych i na dysku twardym. I jeszcze bolączki typowego Web 2.0. Przez ostatnie te 10 lat bardzo duża dowolność w dodawaniu treści była. I na przykład ilość tagów w naszym wypadku wielokrotnie przewyższała ilość wpisów. W tych datach było naprawdę wszystko. Daty, wulgaryzmy, nawet próby wklejenia kodu SQL i JavaScriptowego. Bardzo duża dowolność w dodawaniu tej treści w połączeniu z tym modułem CCK, gdzie on nam rozrzucał to prawie na 100 tabel w MySQL-u, spowodowało, że moderacja tego i zarządzanie tym stała się po prostu koszmarem. Tutaj takie... No, małe podsumowanie, które myślę, że z eksmisji większość z Was zna, niestety nie ma dźwięku. I teraz przejdźmy do takich bardziej konkretnych rzeczy. To były takie, jakby to powiedzieć, podstawy, które można, czy tam podstawowe informacje, które do każdego starszego portalu można przypisać. W naszym wypadku myślę, że zauważyliście, że rozwiązania fast data, big data, marketing automation,
w ostatnim czasie zaczynają przeżywać ponowny rozkwit, jest na nie boom. Zaczyna się wymagać, jest to spowodowane po prostu tym, że zaczyna się wymagać od stron tego samego, co od tak zwanych feel good biznesów, czyli odczucia, komfort, wrażenia z używania strony są coraz ważniejsze dla użytkowników. Z drugiej strony nadmiar i przytłaczające treści, czyli interesujące treści potrafią wręcz zniechęcić do korzystania ze strony. I silnik WordPressa akurat w tym wypadku w takich najbardziej podstawowych funkcjonalnościach nas wspiera w personalizowaniu treści. Druga rzecz, to myślę, że też zauważyliście, że żyjemy już powoli w takich czasach multiplatformowości, multinarzędziowości, multisystemowości, a wręcz nawet takiej multiapkowości, gdzie do na przykład YouTube'a możecie sobie wybrać już nawet aplikację, z której chcecie przeglądać filmy na ulubionym systemie. Co to za sobą pociąga? Musimy tworzyć nowe interfejsy w miarę szybko. I przez interfejsy mam tu na myśli przez interfejsy mam tu na myśli tworzenie różnego rodzaju w sumie interfejsów na telefon, na telewizor, na przykład laptopa, na których chcemy, aby użytkownicy nasi przeglądali treści. I silnik nas po prostu musi wspomagać w bieżącym dostarczaniu już kontentu, a nie tylko samym generowaniu strony na gotowe. Tutaj API jeszcze dałem tego kwadratu, ponieważ teraz jest ważne, czy staje się coraz ważniejsze nie tylko odbieranie informacji, nie tylko wysyłanie kontentu do aplikacji, do interfejsów, ale coraz ważniejsze staje się odbieranie interfejsu, odbieranie informacji z coraz to różnych interfejsów. Mam tu na myśli na przykład to, że Facebook od pół roku zaczyna rozsyłać tam beacony, smartwatche, cała technologia odbieralna zaczyna być coraz popularniejsza. Google jakiś kwartał temu zaprezentowało bibliotekę, którą w skrócie bym mógł nazwać taką biblioteką zarządzania internetu rzeczy. I silnik powinien nas wspierać i ułatwiać, dawać nam taką możliwość podłączania różnego rodzaju usług, różnego rodzaju źródeł informacji też za pomocą API. U nas dodatkowo jeszcze musieliśmy porzucić taksonomię hierarchiczną. Po pierwsze powstawała dawno temu, po drugie tak naprawdę personalizacja wszystkich narzędzia marketing automation i tym podobne rozwiązania działają tak dobrze, jak dobrze mamy otagowane treści. Tagowanie treści jest w naszym wypadku istotne nie tylko ze względu na luźną możliwość zbudowania hierarchii strony, ale też możliwość wyciągania kontekstu, czyli dlaczego użytkownik czyta konkretną treść, dlaczego przechodzi na konkretne podstrony i na nich zostaje. Tutaj jeszcze bardzo pomocny w tym jest AdyPress połączony z WordPressem i z API. Daje on naprawdę potężne możliwości rozwoju w kierunku właśnie personalizacji, w kierunku wspomagania budowania relacji. Wiadomo, w każdym z tych wcześniej wymienionych rzeczy trzeba było sporo własnego kodu napisać, natomiast na tych najbardziej takich podstawowych funkcjonalnościach silnik WordPressa nas wspierał i nie trzeba było wymyślać koła od nowa. I w sumie tak w skrócie podsumowanie, dlaczego migrujemy. No przede wszystkim mamy do przebudowy nie tylko strukturę treści, ale też potrzebujemy nowy, taki troszeczkę bardziej przyszłościowy silnik. I w tym wypadku łatwiej było zbudować praktycznie cały portal od podstaw, od zera i zaimportować treści, niż restrukturyzować to, co już jest. Teraz tyle, jeżeli chodzi o taką część miękką. Teraz przejdźmy już do samej migracji. Ja sobie wypracowałem taki schemat, jakby to powiedzieć, działania, który powoduje dla mnie, moim zdaniem,
najmniejszą ilość problemów i wymienione rzeczy tutaj robię tak mniej więcej na co najmniej 2-3 tygodnie przed, tak żeby miały czas na rozpropagowanie się. Przed migracją na pewno warto sprawdzić sobie wszystkie wpisy DNS i zniszczyć TPL-a na jak najkrótszego. Jest to bardzo ważna usługa i naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy można zrobić. Nie mam tutaj teraz czasu, żeby dokładnie wszystko opisywać. Natomiast to, że myślę, że wagę tej usługi też pokazuje na przykład to, że Google zrobił interfejs do informowania i do oczyszczania właśnie tego cache'u po każdej zmianie w DNS-ie. U nas jeszcze dodatkowo były nagłówki HSTS razem w połączeniu z taką sumą kontrolną, tym CRC certyfikatu. W dużym uproszczeniu jest to po prostu informowanie, że preferujemy, aby użytkownicy łączyli się po szyfrowanej wersji strony, a ta, jakby to powiedzieć, suma kontrolna CRC daje dodatkową taką możliwość zweryfikowania, czy aby na pewno przeglądarka z dobrym serwerem się połączyła z dobrym certyfikatem. U nas jeszcze była polityka CSP, też nagłówki wysyłane, jest to Content Security Policy, jest to są to nagłówki, które informują przeglądarkę, co można załączać do strony. Mam tu na myśli zarówno typy treści, czyli tam JavaScript, obrazki, CSS i framey. Czy one mają być inkludowane z konkretnych domen, czy one na przykład mają być tylko z naszej domeny, czy czy mogą być bezpośrednio w treści strony uruchamiane. To jest taka, myślę, bardzo fajna już ostatnia linia obrony, jeżeli chodzi o tematy, które były poruszone tutaj na case'ach bezpieczeństwa z wczoraj. No jeszcze tak przewrotnie tutaj napisałem proxy cache, bo po ostatnich doniesieniach Google'a odnośnie tego, że będzie rankingował w jakiś inny sposób strony, które mają certyfikaty SSL, jest bardzo duży wysyp poradników właśnie odnośnie tego, jak sterować proxy. Mam tu na myśli tak na dobrą sprawę cache przeglądarki, bo proxy przy łączach szyfrowanych tak naprawdę nie ma prawa istnieć z tego względu, że połączenie pomiędzy Wami, czyli Waszym serwerem, a klientem jest szyfrowane i raczej nikt nie powinien tego deszyfrować, tylko po to, żeby obrazek skeszować. Także u nas ten proxy cache, zarówno app cache, jak i web serwisy trzeba było wyłączyć, bo tutaj, tak jak przedmówcy mówili, to powoduje bardzo często problemy, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy do nowego kodu strony zaciągnie się gdzieś stary skrypt, na przykład JavaScriptowy, stary skrypt. I powoduje to, może to spowodować to, że użytkownicy zaczną zgłaszać Wam jakieś rzeczy do poprawy, które tak naprawdę nie mają miejsca. I tu też dobrze jest właśnie iść za tą praktyką, którą wcześniej wymieniono, to znaczy przy każdej praktycznej zmianie w pliku, czy to CSS, czy JavaScript, zmieni sobie jego nazwę. Jeżeli chodzi tam o kolejne rzeczy, zawsze, przynajmniej ja wdrażam tag menadżera i wszystkie możliwe piksele remarketingowe. To jest dość istotna rzecz i na nią tam ostatnią minutę przeznaczyłem, także do tego jeszcze wrócimy. Ze starego serwera na pewno warto sobie wziąć wszelkie listy. Tutaj wymieniłem IP spamerów, bo to jest w sumie najistotniejsze, żeby nie było tego momentu, kiedy serwer czy wtyczka zaczyna przez jakiś czas znowu sobie uzupełniać tą listę i przez jakiś tam okres czasu jest strona niechroniona. No i przede wszystkim lista zaindeksowanych stron, czy ogólnie rzecz biorąc cały sitemap, po to, żebyśmy mogli potem przeskanować, czy wszędzie są przekierowania ustawione, czy chociażby po to, żeby wypingować stare adresy i nowe adresy, tak żeby reindeksacja całej strony odbyła się jak najszybciej, jak najsprawniej.
I w sumie wymieniłem te wszystkie rzeczy, ponieważ każda jedna z nich z osobna może spowodować, że przeglądarka wyświetli Wam, czy Wam, Waszym klientom, zamiast strony jakiś rodzaj błędu, przeważnie no, to są różne rodzaje błędów, natomiast dla mało zaawansowanego użytkownika pierwsze zdanie, gdzie ostrzega go się, że doszło do prawdopodobnego jakiegoś włamania, coś mogą zginąć, gdzieś mogą się włamać do karty kredytowej, może spowodować to, że zaznaczą to czerwone pole, które, znaczy to pole poniżej, które zaznaczyłem czerwonym prostokątem, to znaczy poinformuje Google o jakichś nieprawidłowościach. No, czym to grozi, to można się domyślać, jeżeli dostateczna ilość ludzi to zgłosi, to pod stroną jest taka informacja, że prawdopodobnie strona zawiera złośliwe oprogramowanie. No i jeszcze ten komunikat bardzo często powoduje, że mniej zaawansowani użytkownicy alarmują innych użytkowników, na przykład poprzez social media, dlatego też warto monitorować podczas jakichś większych zmian media społecznościowe, ale o tym będzie jeszcze przez chwilkę na samym końcu właśnie przy tym remarketingu. No i myślę, że nieśmiertelne hasło. Przed migracją oczywiście kopia bazy danych, kopia rzeczy z dysku. My mieliśmy dostęp do SSH, więc tutaj mas, który dopa wykorzystaliśmy. Natomiast jeżeli ktoś woli klikajne serwisy typu PHP MyAdmin, to polecam sprawdzić sobie HeyDSQL. Coraz więcej hostingów pozwala się wylogować przez SSH bezpośrednio do serwera współdzielonego, czy jego konta na serwerze współdzielonym, a po wewnętrznym potem ich, a dopiero potem po wewnętrznej ich sieci połączyć się do serwera SQL. Jest to bardzo fajny programik, bo jest szybki, nie tylko dlatego, że jest tam bezpośrednio w C czy w C++ napisany, ale działa bezpośrednio na serwerze MySQL-owym. Czyli nie interesują nas wszystkie limity, jakie są narzucone na PHP w konfiguracji serwerowym, czyli limit RAM-u, tam nie wiem, czas wykonywania czegoś, wielkość paczki. Naprawdę nie ma problemu przy tam, nie wiem, 2-3 gigabajtowych bazach danych, żeby na tym bardzo sprawnie działać. Jeżeli chodzi o kopię pliku, no to na pewno nie robisz tego przez FTP-a bezpośrednio na Windowsa, bo no Windows troszeczkę inaczej podchodzi do nazw, nie rozróżnia wielkości liter, troszeczkę inne ma, jakby to powiedzieć, znaki dopuszcze niż Linux. Także nie robisz tego, w naszym wypadku akurat ktoś to zrobił do 3% danych. Prawie by się straciło, gdyby nie to, że na serwerze zostały oryginalne. Także jeżeli chodzi o środowisko deweloperskie, no tutaj polecam raczej wykorzystanie czy tam tworzenie środowiska deweloperskiego jak najbardziej zbliżonego do środowiska produkcyjnego. Oczywiście z włączonym tam debugowaniem, profilowaniem i ustawianiem sobie już całości na tym środowisku deweloperskim prawie na gotowe, tak żeby później było jak najłatwiej to wdrożyć. No tutaj wiem, że kilka przedmówców polecało Wampex Lampy. No i akurat ja miałem kilka różnych przygód akurat z tymi czy z tworzeniem czegokolwiek właśnie na Wampa i Sampach i przenoszeniem tego na Linuxa, ponieważ są troszeczkę inne biblioteki, jeżeli chodzi tam o obsługę DNS-a i ogólnie biblioteki PHP oraz ta Windowsowa obsługa nazewnictwa. Dlatego jeżeli ktoś umie, to polecam korzystać właśnie z jakichś najtańszych VPS-ów, VirtualBoxów, PaperV i tak dalej, żeby sobie postawić prawie środowisko deweloperskie. Jeżeli wdrażacie też frontend, to dobrze jest sobie sprawdzić, czy przeglądarka, czy użytkownicy waszej strony korzystają z odpowiednich przeglądarek i czy funkcjonalności HTML5, które chcecie u siebie wykorzystać, będą dostępne. Jest wiele narzędzi, to jest akurat darmowe
strona internetowa. To, co jest fajne, to możecie sobie kliknąć to kółeczko settings tam w samej góry. Wysuwa Wam się lewy panel i możecie sobie zaimportować dane analityczne ze swojej strony internetowej oraz ogólnie dla jakiegoś regionu, który sobie wybierzecie. I w prawym, waszym prawym, moim lewym, robot pokaże się, ile osób. Tutaj na przykładzie AppCache'a jest pokazane, ile osób globalnie na świecie korzysta z AppCache'a, ile w Polsce. Jeżeli sobie zaimportujecie dane z Analyticsa, to dodatkowo będziecie widzieli, ile waszych użytkowników strony korzysta. Na etapie planowania dobrze jest jeszcze wybrać najlepszy czas. U nas nie było czegoś takiego jak martwe sezony w biznesie, czy jakiś okres urlopowy, kiedy można wprowadzić zmiany. Jest to istotne, bo każda taka większa zmiana powoduje, że pociąga za sobą przeindeksowanie stron w Google i pewne zawirowania. Ja tutaj polecam sobie wziąć po prostu z ostatniego kwartału statystyki. W waszym prawej stronie jest taka mapa ciepła, która pokazuje, ile użytkowników w danej godzinie, w danym dniu jest na stronie. Im ciemniejszy kolor, tym więcej użytkowników. W naszym wypadku między drugą a czwartą jest najmniej osób i z tego, co widać, to jest między czwartkiem a piątkiem. Idealne, jakby to być miejsce czy moment na wprowadzenie tych zmian, ponieważ cały piątek, sobota i praktycznie niedziela możemy ewentualne jakieś poprawki, rzeczy jeszcze wdrażać, ponieważ jest najmniej użytkowników. I ta sama migracja. Braliśmy pod uwagę trzy możliwości. Lekka modyfikacja pluginu RSS, który nam wyeksportuje plik WXR, czyli ten plik, który można sobie zaimportować bezpośrednio do WordPressa. Migracja wykorzystująca oba silniki CMS, czyli ten tak zwany get i put. I migracja na poziomie kopiowania, tak, danych w MySQL-u. Teraz tak, jakie byśmy mieli wymogi, albo co potrzebujemy do tej migracji? Oczyścić dane potrzebujemy przede wszystkim, bo tak jak wspomniałem, tam było wszystko. Potrzebujemy jeszcze przy okazji oznakować, oflagować sobie posty spamerskie, tak żeby nie importować już takiego śmieciowego kontentu bezpośrednio do nowego silnika. W trakcie zmieniamy też tą taksonomię na zupełnie inną. Potrzebujemy podczas migracji mieć taką tablicę mapującą adresy URL stare na nowe. No i musimy się zmieścić w tym okienku, znaczy musimy. Chcielibyśmy się zmieścić w tym dwugodzinnym okienku między 2 a 4 rano. Teraz jak sobie to narzucimy, nałożymy te wymogi na możliwości, no RSS na pewno nam odpada ze względu na bardzo dużą ilość kontentu do przerzucenia. Zmieniamy też strukturę portalu, strukturę treści, także musielibyśmy już na etapie eksportu, czyli na etapie eksportowania z Drupala tych rzeczy już mieć to wszystko zrobione. I trzecia, w sumie najważniejsza rzecz, to jest to, że nie mamy identyfikatora dodanego nowego obiektu, więc RSS nam całkowicie odpada. MySQL w ogóle odpada dla zasady, ponieważ w tym wypadku, wiedząc, że mamy i kod SQL-owy, i kod JavaScript-owy bezpośrednio w bazie danych, to kopiowanie czy tam wrzucanie bezpośrednio takich zaśmieconych danych do WordPressa mogą pociągnąć ze sobą masę niebezpieczeństw związanych z uruchomieniem takiego kodu. No i u nas pozostała tak naprawdę opcja CMS do CMR, ponieważ mamy pełną kontrolę nad tym, co jest importowane. Odpalane są wszystkie hooki, triggery, wszystkie filtry. Natomiast problem był w tym, że to było bardzo wolne rozwiązanie. Zrobiliśmy taki miks, jakby to powiedzieć, dwóch podejść, gdzie tą część wybierania danych, tą najcięższą, jakby to powiedzieć, albo inaczej, Drupal był po prostu w tym wszystkim najwolniejszy
i on nam strasznie cały ten proces spowalnił. Dlatego tą część grupalową eksportu zastąpiliśmy po prostu obrobieniem treści, przygotowaniem tabel na poziomie MySQL-a. Natomiast cała część importu została już po stronie silnika WordPressa. Teraz troszeczkę szczegółów, jak to wyglądało. Jeżeli chodzi o MySQL, tak na dobrą sprawę wystarczy nam polecenie create table, poznać dobrze i w nawiasie podajemy sobie, z czego on tak na dobrą sprawę nam, ma nam stworzyć nową, natywną tablicę. Tu możemy wykorzystywać w środku cały select, całe jointy i tak dalej. To, co jest jeszcze istotne, to, że MySQL praktycznie ma taką samą funkcjonalność, jeżeli chodzi o operacje na stringach jak PHP. Natomiast jest ta przewaga, że nie jest jednowątkowy. On potrafi wykorzystać 100% mocy serwera i w naszym wypadku całe to przetworzenie danych, tak żeby one już były praktycznie rzecz biorąc gotowe do importu, trwało około 2-3 minut. Także, i jeszcze teraz co z czym musimy łączyć, taka podpowiedź. Program MySQL Workbench, on może wam wygenerować taką, jak to powiedzieć, mapkę, co z czym się łączy. Natomiast cała konwencja, jeżeli chodzi o bazę danych, wygląda w ten sposób. Posty z bazy danych WordPressa, czyli post i post meta, to nam tak dobrą sprawę wystarczy scalić wszystkie tablice, które się zaczynają od node po kluczu NID. Komentarze, czyli comments i comments meta WordPressowe, wystarczy scalić tablice grupalowe, które się zaczynają od comments i mają CID. I adekwatnie pozostałe wszystkie rzeczy łącznie ze zdjęciami i załącznikami. No tutaj oczywiście społecznie zawsze daje radę i w sumie trzyma się konwencja, ale bardzo luźno. Bardzo często jest tak, że oni po prostu tylko mylą, znaczy zmieniają liczbę pojedynczą z liczbą mnogą i zamiast prefiksu dają na samym końcu tą stawkę. I teraz jak wygląda import. To było wszystko w sumie, jeżeli chodzi o takie przygotowanie do danych, do importu. Co musimy zrobić? Tworzymy sobie instalację WordPressa na gotową. Wszystkie pluginy, wszystkie haki, wszystkie filtry, które chcemy, żeby były uruchamiane, od razu wrzucamy. I teraz tak, albo z kodeksa po prostu czytamy. Jest na dobrą sprawę 5 funkcji, które trzeba tylko umieć wykorzystywać. Albo jeżeli ktoś woli wersję jak robić dłuższą i cięższą, no to może sobie zainstalować wtyczkę debug bar, odpalić debugowanie i po prostu na zasadzie refaktoryzacji kodu zobaczyć, która funkcja się odpala. I pliczek, który musimy zainkludować jako początkowy do naszego, jak to powiedzieć, skryptu, który będzie się zajmował importem, tak na dobrą sprawę jest tu wp-block-header-php. I to jest wszystko, co trzeba zrobić. Cały import wygląda w ten sposób. Myślę, że to jest chyba najłatwiejsza część z całego importu, bo jeżeli ktoś umie obsługiwać zwykłe formularze HTML-a w PHP, to wygląda właśnie w ten sposób, że te dane, które byśmy tutaj sobie normalnie wpisywali, robimy zwykłą tablicę i dodajemy do WP post insert. W odpowiedzi dostajemy albo błąd, false, albo nowy identyfikator obiektu. I to wygląda identycznie dla na przykład użytkowników, zmienia nam się ten człon user. I potem mamy jeszcze tak samo do attachments i do innych rzeczy. Wyjątkiem jest tylko BuddyPress, on nie przechowuje w bazie danych awatarów, nie przechowuje innych jakichś tam miniaturek użytkowników. Wystarczy tylko ten identyfikator, który wcześniej był zwracany tutaj, zapamiętać sobie
stworzyć katalog i wrzucić pliki o dowolnej nazwy, które tylko tak się kończą. Tylko tak w dwóch zdaniach. Zmiana przyzwyczajeń użytkowników jest chyba najtrudniejszym etapem migracji. Polecam sobie po 4 takie regule 20/20/60. Mniej więcej jest zawsze taki rozkład, że 20% ludzi to są innowatorzy, którzy bardzo chętnie przetestują wszystkie nowe funkcjonalności. 20% ludzi to są ludzie, którzy nie lubią po prostu zmian i no i ich przekonać jest bardzo ciężko, natomiast pozostałe 60% ludzi będzie oczekiwało na informacje, jakie się pojawią w internecie i podejmie dopiero decyzję, czy chcą się uczyć nowego systemu. I teraz jeszcze, tak, mogę? Dobra, w momencie publikacji zmian zbiega nam się jeszcze kilka rzeczy, takie typowe prawo Murphy'ego. Mamy spadek wejść na stronę i równocześnie wysyp negatywnych opinii. Jest to związane właśnie z reindeksowaniem strony oraz z tym, że ci ludzie, którzy są niechętni dużym zmianom, nie chcą zmienić swoich przyzwyczajeń i bardzo też czują się zagubieni. I właśnie większość opinii, większość problemów wynika właśnie z zagubienia użytkowników w nowym interfejsie. I te listy remarketingowe, czy bardziej retargetingowe, warto tutaj użyć, bo łatwiej jest wydać 200-300 zł na retargeting odsyłający ludzi do samouczków, niż wytłumaczyć zleceniodawcy, że spadek wejść oraz wysyp negatywnej opinii to jest efekt tego, za co on zapłacił. Także dziękuję i dziękuję bardzo. Wsparcie, więc część danych w ogóle była, jakby to powiedzieć, do niczego nie podpięta, a chcieliśmy je jeszcze wykorzystać, bo ludzie jednak stworzyli, poświęcili tam czas, to nie było jakichś bezpośrednich powiązań w bazie danych, także metodą prób i błędów robiliśmy kilka iteracji, tak żeby jak najwięcej danych udało się przenieść i nie stracić tam. To jeszcze pytanie. A później robiliście jakieś mechanizmy sprawdzające, czy wszystkie pliki zostały przeniesione, na przykład czy kopiowane? Badaliście błędy 404? Tak, dlatego ten slajd może to wszystko. Dla mnie było najistotniejsze, bo raz, że mogę sprawdzić, czy wszystkie przekierowania są dobrze zrobione, czyli mam tytuł przed i tytuł po. Jestem w stanie sprawdzić dwa to samo z plikami. No, u nas jeszcze było to, że były pliki zmieniane, bo to Drupal przez dosłownie 15 lat wrzucał do jednego katalogu. 25 tysięcy osób wrzucało do jednego katalogu, wszystko łącznie z miniaturkami. I to były totalnie losowe nazwy. Myśmy troszkę po całe jeszcze chcieli zmienić nazwy, także sprawdzaliśmy. Czy ktoś jeszcze chciałby tutaj zapytać? Chciałem zapytać tą rzecz taką bardzo, bo mówiłeś, że chcieliście w tych postach, co tam były, wrzucić wulgaryzmy, brzydkie słowa i używacie tego jakiegoś słownika, słowników, czy ręcznie tylko nie robiliście? Nie, ręcznie nie. Wiesz co, tak samo, znaczy są mi słowniki, wiesz co, najwięcej to było takich prywatnych, jak to będzie przechadzać pomiędzy użytkownikami, także to było bardzo łatwo do wyłapania. Słownik wulgaryzmów polskich też jest do osiągnięcia z internetu, także
to na zasadzie takiej tablicy, jakby powiedzieć, jeśli występuje, to coś tam zrobić. Tylko, że na poziomie MySQL, bo BHA, wiesz, jest jednowątkowy, żeby przeleciał tam 1 000 000 wpisów, to to jest, no to jest droga przez mękę, a naprawdę MySQL no, robi to w parę minut, parę nawet sekund, zależy, czy jest indeks na to nałożony. Natomiast jeżeli chodzi o spamy i takie rzeczy też przy okazji, no to korzystaliśmy z ogólnie dostępnych list IP spamerów, proxy, można dostać listy, z Tora i tak dalej. Także pod tym kątem sprawdzaliśmy. Są też jeszcze dostępne listy domen, które najczęściej spamują w komentarzach, domen, z których zakłada się spamerskie konta i tak dalej. Także to było dość no, rozbudowane, natomiast tutaj nie było czasu, żeby tak wszystko powiedzieć. Czy to wyczerpuje, czy jeszcze? Może jakieś opcje pozostałe takie. Podejrzewam, że mogą zostać tak, że uznaliście to słowa, żeście usuwali, prawda? Czasem to... Nie, wiesz co? Cały post. Nie. Wiesz co, robiliśmy tak, że zrobiliśmy flagowanie po prostu. Jeśli zawiera słowo flagę, jeżeli użytkownik napisał mniej niż 10 postów, flagę, jeżeli post ma mniej niż nie wiem, tam 10 czy 20 wyrazów, a ma linka, no to flagę, no nie? I potem te posty, które najwięcej, najczęściej były flagowane, po prostu no, był próg, od którego się odcinało te posty, był próg, które weryfikowało się po prostu ręcznie. Czy, wiesz co, wbrew pozorom nie, jeżeli sobie ustawisz dużo tych flag, to naprawdę to jest bardzo skuteczne. Tutaj oczywiście pomijam IP, no bo to wiadomo, że za 15 czy za 10 lat funkcjonowania portalu, no to obecne IP spamery na pewno nie będą te same, nie, co tam 15 lat temu, ale flag, na zasadzie flagowania to działa. To jest w stanie naprawdę odciąć użytkowników, którzy zalogowali się raz czy dwa razy, napisali dwa posty, w dwóch postach tak na dobrą sprawę nie było nic i tylko link na przykład, albo flagowanie na zasadzie tego, że moderator raz, drugi, trzeci tej osobie zwrócił uwagę lub zablokował jej wątek. Także to było na zasadzie takiego rozbudowanego flagowania zero-jedynkowo. Okej, to jeszcze raz podziękujmy Dawidowi.